panie trenerze, sytuacja no chyba niespodziewana przez nikogo, bo wydawało się, że przyjeżdżamy na stadion, który do niedawna był w Ekstraklasie, więc ta Morawa będzie gotowa. Natomiast mecz się z powodu właśnie tego złego stanu boiska nie odbywa dzisiaj. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo brak słów jest na to wszystko generalnie. Ja sobie nie wyobrażam, jak my byśmy mieli jeszcze raz tutaj przyjeżdżać za parę dni, albo grać, nie wiem, teraz jutro w sytuacji, kiedy za 3 dni mamy kolejny mecz. Kto ma nam zwrócić za te koszty, tak, przez nas poniesione? Już w tej rundzie mamy drugą taką wycieczkę, wcześniej była do Łodzi. Po 23 chyba się dowiedzieliśmy w nocy tak naprawdę, że mecz się nie odbędzie. Dzisiaj się dowiedzieliśmy o tym pół godziny przed. Po prostu to coś tu chyba nie gra, a poza tym chyba jakieś reguły powinny wszystkich obowiązywać. Dla mnie tutaj po prostu gospodarz obiektu czy właściciel obiektu nie przygotował obiektu do spotkania w ogóle. Zresztą widzieliśmy, jak to wygląda. Jeszcze ja się tu dowiaduję, że gdzieś o 13 była lana woda, to zresztą też słyszałeś. To w ogóle to jest jakaś parodia. Jeżeli woda jeszcze się odkręca przy stanie tam minus, to chyba komuś zależało na tym, żeby ta płyta była niezdatna do tego meczu. Ja nie potrafię w ogóle zrozumieć całej tej sytuacji, nie wiem. Naprawdę, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Co w takim przypadku powinno się zdaniem trenera wydarzyć dalej? Walkover? Nie wiem, od tego to są odpowiednie osoby, które powinny się tym zająć, ale myślę, że tutaj chyba dzisiaj zostały przekroczone jakieś chyba granice. Ale to mnie się ciężko, że tak powiem, wypowiadać. Przyjechaliśmy, byliśmy gotowi, ponieśliśmy koszty. Jak ma to być rozwiązane? Nie wiem, czekam na, jestem sam ciekawy, jak tu władze do tego podejdą. Widzieliśmy tę murawę śliska, zmrożona, natomiast okolice piątki to po prostu beton. Ale tam właśnie woda jeszcze stała. No właśnie, tam jest jeszcze stała woda, więc można sobie tylko wyobrażać, czym by to mogło grozić, nie wiem, dla bramkarza, dla obrońców, gdyby... O tym właśnie mówię. No jak się dowiedziałem o tym, że jeszcze tu była odkręcona i o 13 gdzieś, czy o 14 lana była woda, to się pytam, czy ktoś to zrobił celowo. Jeżeli ktoś to zrobił celowo, doprowadził płytę do takiego stanu, no to chyba wiadomym jest to, że nie wiem, nie chcieli grać z nami, ja nie wiem, o co tu chodzi, tak? Ktoś tutaj po złości komuś robi, no ale jeżeli ktoś celowo doprowadza płytę do takiego stanu, jak doprowadził, no to powinien za to ponieść konsekwencje. No, to jest chyba oczywiste. I na pewno nie my, bo tutaj jeżeli ktoś, nie wiem, wpadnie na pomysł, żeby tu mecz przełożyć i mamy znowu jechać, to trochę chyba nie pójdzie w tą stronę, co powinno. Zwłaszcza, że w niedzielę kolejny wyjazd tym razem do Łodzi. Tak jest. Więc tego czasu, choćby ze względu na długą podróż, na regenerację znów nie będzie. Nie ma, dlatego w ogóle przełożenie meczu na przykład na jutrzejszy dzień, co też nam nie daje żadnej gwarancji, że ta płyta będzie się nadawać, bo tu widać, że chyba właśnie po zlaniu wodą ona naprawdę chwyciło, zmroziło to mocno i pytanie jest, czy to do jutra przy tym stanie pogody, co jest, to czy ta płyta w ogóle do jutra by doszła? No i co, byśmy mieli czekać i się dowiedzieć, o której? Czy gramy, czy nie gramy? I znowu, że tak powiem, dzień później mecz, dzień później regeneracja. Zresztą byśmy nie mieli już regeneracji, bo byśmy wrócili do domu, byśmy się przepakowywali i wyjeżdżali zaraz do Łodzi. No, my mamy 10 godzin autokarem, to drogi, także no to... Marek, pytanie, duże zaskoczenie, że dziś mecz się nie odbędzie? No duże, no bo de facto dowiedzieliśmy się po przyjeździe na stadion, wyszliśmy na Murawę, a tam trwała debata sędziów i organizatorów meczu, ja jestem strasznie zdziwiony, że boisko jest nieprzygotowane, bo cały dzień, myślę, że był na to, cały dzień był mróz i no nie wiem, ciężko mi to w ogóle coś
jakoś to skomentować. Jako nieliczny piłkarz, w zasadzie jedyny, z Kubą Osobińskim wyszliście, może nie na rozgrzewkę, ale gdzieś tam delikatnie pokopać tę piłkę, zwłaszcza w tym polu karnym pod jedną i pod drugą bramką. No tamta murawa bardzo mocno zmrożona. Wyobrażasz sobie w ogóle granie na takim nawierzchni? No przede wszystkim w tych piątkach było twardo. No bo tam troszeczkę taka goła ziemia, tam gdzie trawa na całym boisku była, no to gdzieś tam w miarę, powiedzmy, jeszcze by uszło, ale te piątki faktycznie, no bardzo twarde lodowisko i myślę, że głównie z tej przyczyny ten mecz został, nie wiem, przełożony, czy nie wiem, jeszcze jakie decyzje, z tego co gdzieś tam ostatnio słyszałem, no to będziemy chyba czekać do jutra i organizatorzy po prostu będą się starać do jutra to boisko doprowadzić. No nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że dość mroźna noc się zapowiada w Gdyni, to chyba małe prawdopodobieństwo, że to boisko będzie się jutro o 12, 13, nie wiem, nadawało do gry. No, tak nie do końca się zgodzę, bo przecież boisko jest podgrzewane. Się okazuje, że może po prostu to ogrzewanie zostało za późno włączone albo w ogóle nie włączone. Także no ja nie wiem, nie chcę już dywagować, bo też nie znam oficjalnego gdzieś tam stanowiska, ale fakt faktem temperatura tu nie powinna być jakimś wyznacznikiem, bo boisko ma system, tak, podgrzewania. I takie ostatnie pytanie. Uważasz, że gra na takiej murawie właśnie w tych piątkach dla was, dla bramkarzy, mogłoby gdzieś tam grozić kontuzją, gdyś przy próbie interwencji, rzucenia się na piłkę? No pewnie tak, no na pewno trochę loterii by w tym było, trochę ciężko by się było z tego zebrać. No i przy upadku, no jednak upadając na trawę czy na błoto, ten upadek jest amortyzowany, a upadając na beton, no to w ogóle nie ma o czym gadać, nie?